Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie w Bazylice Świętego Jacka, gdzie spotyka się dzisiaj na uroczystej mszy graduacyjnej 35 polonijnych szkół, ponad 500 maturzystów, prezesi, dyrektorzy, nauczyciele i delegacji 35 szkół. Proszę Państwa, rozpoczynamy prezentację szkół. Jako pierwszą zapraszamy organizatora studniówki 2016, Polską Szkołę imienia generała Tadeusza Kościuszki. Organizatorem studniówki 2017 będzie Polska Szkoła imienia Fryderyka Chopina, którą gorąco witamy jako drugą. Zapraszamy serdecznie Polską Szkołę Katolicką imienia Świętego Ferdynanda. Jako kolejną witamy Polską Szkołę imienia Adama Mickiewicza. Zapraszamy Polską Szkołę imienia Jana Matejki. Witamy Polską Szkołę imienia Czesława Miłosza. Jako kolejna wchodzi Polska Szkoła imienia Świętej Małgorzaty Marii.
Witamy parafialną polską szkołę imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Polską Szkołę imienia Jana Pawła II. Jako kolejną witamy Polską Szkołę imienia Mikołaja Kopernika na Jos. Zapraszamy kolejną Polską Szkołę Katolicką imienia świętej Faustyny Kowalskiej. Witamy gorąco Polską Szkołę imienia księdza prałata Stanisława Cholewińskiego. Witamy serdecznie Polską Szkołę imienia Jana Kochanowskiego. Zapraszamy Szkolny Punkt Konsultacyjny imienia 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej. Witamy serdecznie Polską Szkołę imienia Jana Brzechwy. Witamy Polską Szkołę imienia generała Władysława Andersa.
Zapraszamy Polską Szkołę imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Witamy gorąco Polską Szkołę imienia Jana Karskiego. Zapraszamy Akademię Języka Polskiego i Kultury dla Polonii imienia świętego Piotra Damiana. Witamy Szkołę Języka Polskiego imienia Mikołaja Kopernika z Rakfort. Zapraszamy Polską Parafialną Szkołę imienia Juliusza Słowackiego. Witamy Polską Szkołę imienia Jana Paderewskiego. Zapraszamy Polską Szkołę imienia Emilii Plater. Zapraszamy Polską Szkołę imienia generała Władysława Sikorskiego. Witamy Polską Szkołę imienia Marii Konopnickiej.
Zapraszamy Polską Szkołę imienia Heleny Modrzejewskiej. Gorąco witamy Polską Szkołę Katolicką. Imienia świętego Jakuba. Witamy Polską Szkołę imienia świętego Maksymiliana Kolbe. Zapraszamy Polską Szkołę imienia Świętej Trójcy. Zapraszamy Polską Szkołę imienia Henryka Sienkiewicza. Witamy Polską Szkołę Katolicką imienia świętego Błażeja. Witamy Polską Szkołę Katolicką imienia świętego Fabiana. Witamy ponownie
Polską Szkołę Katolicką imienia świętego Fabiana. Witamy Szkoły Języka i Kultury Polski imienia Zbigniewa Herberta. Jako ostatnia zamyka korowód 35 polonijnych szkół Polska Szkoła imienia generała Kazimierza Pułaskiego. I z Duchem Twoim. Moi kochani, przypadł mi zaszczyt jako gospodarzowi tego miejsca, naszej Bazylki Polonijnej, aby przywitać raz jeszcze wszystkich dzisiaj zebranych. Moi kochani, z całego serca i z całej duszy, pełen radości, witam wszystkich zebranych dzisiaj, szczególnie naszą młodzież, która tą mszą świętą chce podziękować za nie tylko ostatni rok, ale wszystkie lata swojej edukacji w naszych szkołach polonijnych. Zatem chciałbym powitać dyrekcję i zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ameryce z panią Ewą Koch na czele, wszystkich dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców. Witam serdecznie reprezentację, oczywiście. Konsula Rzeczypospolitej Polski, pana Konrada Zielińskiego, witam uprzejmie. Witam serdecznie pana Jana Kopeć wraz z małżonką, prezesa Klubu Polskich. Oraz moi drodzy, witam gorąco moich braci kapłanów. Witam rodziców, opiekunów i raz jeszcze całą naszą młodzież. Moi kochani, chciałbym serdecznie
prosić księdza Jerzego, który jest głównym celebransem, aby sprawował tę najświętszą ofiarę w waszej intencji jako dziękczynu za czas nauki, za czas tej wielkiej pasji naszych szkół polonijnych. Czytanie z Księgi Przysłów. Tak mówi mądrość Boża. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona od początku przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód. Gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał. Gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi i byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Oto Słowo Boże. Jak jest przeciwne imię Twoje, Panie, jak jest przeciwne imię Twoje, Panie. Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie! Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą, obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod Jego stopy. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie! Owce i bydło wszelakie i dzikie zwierzę, ptaki niebieskie i ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. Jak jest przeciwne imię Twoje, Panie! Czytanie z listu świętego Pawła Apostołu do Rzymian. Bracia, dostąpiliśmy usprawiedliwienie dzięki wierze. Zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy. I chlubmy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubmy się do także ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę i wypróbowana zaś cnota nadzieja. A nadzieję zawieś na morze, ponieważ miłość Boża rozlana jest z serca naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja.
jest, który był i który przychodzi. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział swoim uczniom: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi. Oto słowo Pańskie. Przypuszczam, że w domach waszych macie trochę pamiątek z ostatniej podróży do Polski. Bo jak się jedzie gdzieś w odwiedziny, często szczególnie do kraju swoich rodziców czy dziadków, to zawsze się coś stamtąd przywozi. Przywieźliśmy, prawda? Nie tylko zdjęcia, nie tylko jakieś tam rzeczy, które nam dali, ale sobie sami coś kupiliśmy, przywieźliśmy i mamy. Ot tak na pamiątkę. Jak się jeden raz jedzie, to się już dużo rzeczy przywozi. A jak gdzieś był ktoś na przykład 200 razy albo 250 razy i za każdym razem by chciał coś wziąć stamtąd i przynieść, oj, to by z tego miejsca nic nie zostało. A w szkole ile razy byliście? Niektórzy w tej polskiej szkole, sobotniej czy piątkowej, niektórzy 200 razy, niektórzy 220, niektórzy 250 razy. Ja tak policzyłem, że około tyle było. Może więcej razy nawet byliście tam. I za każdym razem jakby coś stamtąd wziąć, trzeba coś wziąć, trzeba coś zabrać z sobą na pamiątkę. Trzeba, nie muszą to być rzeczy materialne, ale żebyście z tego chodzenia do szkoły coś z sobą mieli przez całe życie. Nie tylko zdjęcia, nie tylko numery telefonów i może wpisy do, nie wiem, czy teraz są tutaj takie zwyczaje, jak kiedyś były takie pamiętniki i myśmy się wpisywali tak wzajemnie do pamiętnika swojego, każdy miał swój pamiętnik, szczególnie dziewczyny to one pilnowały i chciały mieć wszystkich chłopaków tam wpisanych, prawda, często ze zdjęciem jeszcze wyrysowały, podmalowały tego, kogo bardzo kochały. O właśnie, bo to pierwszą miłość się pamięta, to też trzeba wziąć jako pamiątkę z tej szkoły, do której człowiek chodził i w której wiele rzeczy się nauczył. Nauczył się bardzo wiele. I weźmy taką rzecz, bo mieliście też naukę religii w szkole. Proszę zauważyć, że jeśli sakramentów świętych jest 7, to 3 z tych na sakramentów wyście przyjmowali podczas szkoły. No chrzest, to rodzice was zanieśli, nie mogliście nawet zaprotestować, ani się nawet ucieszyć. A więc to chrzest, to rodzice. Później, co było później? Spowiedź święta, komunia święta, eucharystia i bierzmowanie. 3 sakramenty, połowę tego, co człowiek w życiu przyjmuje, normalnie, zwykle człowiek 6 sakramentów przyjmuje, to 3 przyjęliście w tej szkole dzięki właśnie wsparciu, pomocy nauczycieli i wychowawców. To jest ważny etap w życiu. Zostało jeszcze jedno, które przyjmiecie na pewno, mam nadzieję. O właśnie, to już sami zadecydujecie, kiedy i z kim. To będzie albo sakrament małżeństwa, albo ewentualnie jak ktoś sam będzie chciał być siostrą zakonną albo księdzem.
to śluby zakonne będzie składał profesję wieczystą albo zakonnikiem, albo święcenia kapłańskie. Ale właściwie załóżmy, że nikt nie będzie z nas chorował, to jeszcze wam został tylko jeden sakrament do przyjęcia, mianowicie sakrament małżeństwa, związek małżeński. No właśnie, ten bardzo tak pragniony, marzony i już będziecie sami decydować, absolutnie sami o tym. Czyli tak wiele rzeczy ta szkoła nam dała, tak wiele rzeczy mamy do zapamiętania i do zabrania z tej szkoły. Tak zabieramy, żeby mieć z sobą przez całe życie. To właśnie, co nam szkoła dała. I my się cieszymy i ta nasza radość i to nasze doświadczenie nie jest jakimś odizolowanym, jest jakąś, ja wiem, wyspą gdzieś, tylko wchodzi w zakres jakichś wielkich, większych przeżyć i nasza historia, naszego życia jest częścią historii tego kraju, w którym żyjemy i kraju, z którego pochodzą nasi rodzice. Ja tak policzyłem, dzisiaj mam natchnienie na matematykę. Byłem dobry w matematyce. Pochwalę się, bardzo dobry byłem w matematyce kiedyś i miałem nawet na matematykę na studia iść, ale coś mnie skręciło i poszedłem do seminarium. W każdym razie na Uniwersytet Jagielloński się wybierałem w Krakowie właśnie, no ale jakoś tak poszło inaczej. W każdym razie policzyłem dzisiaj, że jeśli by wszystkich was lata dodać razem, to będzie około 1050 lat. Bo jest około 600, powiedzmy, tak dokładnie ja się dowiedziałem, i dodać ile kto ma lat, to razem będzie 1050 lat. Jak łatwo zapisać w tym, tym roku 1050 lat wspólnie, wy razem jesteście, to jest cała historia Polski. Cała historia istnienia państwa polskiego, proszę zobaczyć. I to nas napawa dumą. My wszyscy jako grupa jesteśmy razem jedną wielką historią naszego kraju. 1050 lat, ileż to lat. Ciężko by było żyć tyle lat, prawda? Dobrze, że nie żyjemy tyle lat, ale te 16, czy 17, czy 15, czy 18, ile kto ma, jeśli by to dodać razem, to będzie 1050, to jest bardzo dużo. To jest powód do tego, żeby być dumnym, żeby być, no, żeby zapamiętać, że tego, czego się nauczyłem w języku polskim, to jest coś bardzo wartościowe. To jest potrzebne, to jest pożyteczne, to jest coś, z czym mogę się pochwalić wobec innych ludów, wobec innych narodów, w kraju, w którym żyję, w Stanach Zjednoczonych. Mam wielu ludzi takich, do którym mogę się, będę mógł się pochwalić, będąc na studiach czy gdzie indziej. I to jest chyba powód do radości, że nabyliśmy coś przez wiele lat wysiłku i pracy i dzięki pomocy i także finansowej rodziców, nabyliśmy coś, też dzięki trosce nauczycieli, wychowawców, prezesów i księży czy sióstr zakonnych także, z czym możemy być dumni przez całe życie. Amen. Dzisiejsza msza święta, w której uczestniczą absolwenci liceum naszej aglomeracji, ich rodzice, rodziny i nauczyciele, spina pewną klamrą przeżyć duchowy wysiłek 11 lat ciężkiej pracy. Dziękujemy więc Panu Bogu za dar Ducha Świętego, o który prosiliśmy w czasie mszy świętej rozpoczynającej naszą naukę w polskich szkołach. Módlmy się za Kościół Święty, wspólnotę wierzących, aby jego członkowie zawsze dawali świadectwo wiary i świętego życia. Szczególnie gorąco prosimy o opiekę nad Kościołem misyjnym, by dochowywał wierności Krzyżowi Chrystusa i ciągle wzrastał duchowo. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża, Ojca Świętego Franciszka, za biskupów, szczególnie za arcybiskupa Chicago, Błażeja Czupicha, za kapłanów, aby w ich życiu i pracy duszpasterskiej towarzyszyła obecność Ducha Świętego. A przykładem dla ich pracy był zawsze Jezus Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli i katechetów, którzy starali się przekazać swoim uczniom, dzisiaj już absolwentom, wiedzę i silne postawy moralne.
Niech owoce ich pracy będą widoczne, docenione i pomnożone. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli, uczniów i naszych bliskich, którzy nas opuścili i odeszli na wieczny spoczynek, aby w uznaniu ich poświęcenia i dobrze spełnionej misji Bóg obdarzył ich swoją miłością i dał im szczęście wieczne. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych absolwentów, dziękując jednocześnie za opiekę nad nimi. Polecajmy ich Bogu, by dalsze ich życiowe ścieżki były ambitne i wartościowe, zgodnie z zasadami wiary i etyki chrześcijańskiej oraz pięknymi hasłami wyszytymi na sztandarach ich szkół, gdzie Bóg, honor i ojczyzna zajmują najwyższe miejsce. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, absolwentów, którzy okazywali im wsparcie przez cały okres nauki i dobry Bóg w uznaniu ich poświęcenia obdarzyły ich radością ze sukcesów życiowych ich dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za broniących pokoju i sprawiedliwości, by Bóg zasłał na cały świat ducha pokoju i jedności. Polecajmy w opiekę Duchowi Świętemu polityków, by umieli podejmować mądre i słuszne decyzje. Ciebie prosimy. W rocznicę śmierci papieża Polaka świętego Jana Pawła II prośmy, by Bóg za jego wstawiennictwem umocnił wierze nasze młode polonijne pokolenie, dał im moc wytrwania w dobrym i pomagał im w życiowych wyborach. Módlmy się wszyscy, by nasi absolwenci stanowili pokolenie prawe, mocno zakorzenione w trwałych wartościach i chrześcijańskiej tradycji. Ciebie prosimy. Przynosimy przed Twój ołtarz chleb, symbol pracy i jedności wielu zmielonych siarem. Daj nam, Panie Jezu, wrażliwe serca, byśmy umieli się nimi dzielić z potrzebującymi. Przed Twoim ołtarzem, Panie, składamy wino. Spraw, by przez modlitwę i ofiarę kapłana stało się krwią Twoją najdroższą i źródłem duchowej przemiany i uświęcenia wszystkich, którzy go spożywają. Przynosimy dzisiaj przed Twój ołtarz hostię świętą, która stanie się za chwilę Twoim ciałem. Spraw, abyśmy stając się jednym ciałem z Tobą, okazywali innym miłosierdzie. Niesiemy wodę, symbol odrodzenia. Powiedziałeś, Jezu, jeśli ktoś jest pragnący, niech przyjdzie do mnie. Spraw, by każdy człowiek chciał czerpać swą wiarę ze źródła, jakim Ty jesteś. Boże, Ty stworzyłeś trawę i lilię wodną. Przyjmij od nas te kwiaty na ozdobę ołtarza i pomóż nam zachować nasze serca tak piękne i czyste jak te kwiaty. Niesiemy też szczególne błogosławieństwo papieża Franciszka przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II. Jest to błogosławieństwo i wyrazy uznania za 12-letni trud dla absolwentów polonijnych szkół metropolii chicagowskiej, dla ich rodziców i nauczycieli. W błogosławieństwie tym zawarte jest także powierzenie Matce Najświętszej ich życiowych losów. Niesiemy w darze nasze dyplomy, które są nagrodą za naszą 11-letnią pracę,
niech te dyplomy staną się wyznacznikiem naszej dojrzałości i podsumowaniem naszego trudu. Boże, spraw, by nasza wiedza i umiejętności przełożyły się na naszą samorealizację. Rodziców, nauczycieli, siostry zakonne, księży, katechetów, prezesów i delegacje 35 polonijnych szkół. I przede wszystkim Was, drodzy maturzyści, absolwenci rocznika 2016. Jesteśmy szczęśliwi i dumni z Was, naszych uczniów. Wspaniale zdane matury świadczą o Waszym wysokim poziomie wiedzy i umiejętności. Pokazują Waszą ogromną pracę i włożony trud. Gratuluję Wam wytrwałości, siły i determinacji, jaką daliście z siebie, aby dotrwać do dzisiejszego dnia. Życzymy Wam pomyślności i trafnych wyborów w Waszym przyszłym życiu. Do swoich serc przytulajcie mocno obydwa kraje, Polskę i Amerykę. I obydwa języki niech będą dla Was tak samo ważne. Kochani, dziękuję Wam za Waszą Polskę i za Waszą polskość. Brawo! Gorąco proszę absolwentkę Polskiej Szkoły imienia Tadeusza Kościuszki, Patrycję Kępę, stypendystkę naszej szkoły, o kilka słów do absolwentów. Szanowni nauczyciele, katecheci, dyrekcjo, rodzice i uczniowie. Spotykamy się dziś z okazji zakończenia naszej edukacji w polskiej szkole. Dla nas absolwentów jest to szczególny dzień. 3 lata temu nie mogliśmy się doczekać tej chwili, ale dzisiaj trudno zaakceptować fakt, że już nigdy nie będziemy siedzieć razem w klasie, rozwijając naszą wiedzę o Polsce. Warto przy tej okazji przywołać słowa pisarza Wiktora Hugo, który stwierdził, że życie składa się z powitań i pożegnań. Mam zaszczyt w imieniu tegorocznych absolwentów serdecznie podziękować całemu gronu pedagogicznemu za trud i czas, który nam poświęcili. Dla wielu z nas opuszczamy dzisiaj nasze polskie szkoły po 11 latach nauki języka polskiego, historii i geografii. Ale żegnamy się nie tylko ze szkołą, ale też z naszym drugim domem. Polska szkoła była, jest i będzie czymś więcej niż tylko szkołą. Jest to nasza rodzina, ludzie, z którymi możemy porozmawiać na jakikolwiek temat. Przez te ostatnie 3 lata w liceum nasi nauczyciele nie tylko dzielili się z nami ich wiedzą o kulturze polskiej, ale także promowali najwyższe wartości etyczne i moralne. Natomiast my chłonęliśmy ich lekcje jak gąbka. Bo przecież naszą postawę i podejście do życia kształtują nie tylko rodzice i inni najbliżsi nam ludzie, ale także nauczyciele i wychowawcy. Dzięki polskiej szkole zawarliśmy bezcenne przyjaźnie. Ze szkolnymi przyjaciółmi dzieliliśmy radość i sporadyczne smutki. Klasowe wycieczki, wspólne sobotne poranki czy studniówka uczyniła z nas zżytą grupę. Ale wracając do naszej nauki, to właśnie dzięki polskiej szkole utrzymaliśmy bliski kontakt z kulturą polską oraz naszym ojczystym językiem. Cotygodniowe zajęcia pozwoliły nam pielęgnować naszą wiedzę o Polsce i sprawić, że czujemy ogromną dumę, będąc Polakami. Chciałabym podziękować naszym nauczycielom, dyrekcji i katechetom, bez których nasza nauka nie mogłaby być możliwa. Dziękujemy za Waszą cierpliwość, serce i chęć dzielenia się z nami Waszą wiedzą.
Wiemy, że nie zawsze potrafiliśmy wyrazić naszą wdzięczność, bywaliśmy oporni i nie zawsze docenialiśmy wasze poświęcenie i oddanie. W tym dniu chciałabym przeprosić z nas wszystkich wszystkie przykrości, które raniły wasze serca. Dziękuję i mam nadzieję, że pozostawimy po sobie szereg jedynie tych miłych wspomnień. Dziękuję też rodzicom za ich wytrzymałość, za chęć włożenia nas do szkoły co sobotę i za pomoc z zadaniami domowymi. To dzięki wam mogliśmy uczęszczać do polskiej szkoły i utrzymać naszą więź z Polską na obczyźnie. Dziękując, pragnę też pożegnać tych wszystkich, z którymi spotykaliśmy się co tydzień przez ostatnie lata. Żegnam w imieniu swoim i absolwentów, dyrekcję, naszych wychowawców, całe grono pedagogiczne, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów. Rozpoczynamy nowy, nieznany nam rozdział życia. Rozdziału, który teraz zamykamy, na pewno nigdy nie zapomnimy. Polska szkoła wraz z jej niepowtarzalną atmosferą pozostanie na zawsze w naszych sercach. Pamiętajmy, że to nie koniec, lecz zupełnie nowy początek. Zgodnie ze słowami Winstona Churchilla, to nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku. Dziękuję. Dziękujemy, Patrycja. Były to naprawdę wzruszające i piękne słowa. Taką mamy mądrą młodzież, kochani. Jesteśmy zaszczyceni obecnością pana konsula Rzeczpospolitej Polskiej, Konrada Zielińskiego, którego w tym momencie proszę o zabranie głosu. Czcigodny księże proboszczu, czcigodni księża, szanowna pani prezes, szanowni dyrektorzy i kierownicy szkół, szanowni nauczyciele, drodzy rodzice, drodzy uczniowie. Kiedy z tej perspektywy patrzę na Bazylikę Świętego Jacka, to na myśl przychodzi mi przede wszystkim jedno słowo. Wyjątkowość. Wyjątkowość tego dnia polega na tym, że po raz ostatni gromadzicie się w tym gronie w polskiej szkole, aby uroczyście zakończyć naukę, ale również wyjątkowość dlatego, że wyjątkowo dzisiaj wyglądacie, ale również dlatego, że wyjątkowa jest wiedza, którą w polskiej szkole zdobyliście. Przez wiele lat uczyliście się polszczyzny, uczyliście się o Polsce, polskiej historii, polskiej geografii, polskiej kultury. W skrócie byliście wychowywani w polskości i dlatego tę wyjątkowość bardzo chciałbym, żebyście zabrali ze sobą w dalsze życie. Przed wami bardzo ważne decyzje dotyczące kształcenia dalszego, dotyczące przyszłości życia. I dlatego bardzo chciałbym, aby ta wyjątkowość towarzyszyła również wam wtedy, kiedy będziecie podejmować te najważniejsze decyzje, żebyście byli wzorem obywatela tego kraju, ale jednocześnie bez odrywania się od swoich korzeni, od swojej tradycji, od polskości. Bo można być Amerykaninem, będąc jednocześnie Polakiem. Dlatego wszystkim dzisiaj serdecznie gratuluję. Życzę dalszej dumy z polskości i mam nadzieję, że tę polskość będziecie mogli przekazywać w przyszłości również kolejnym pokoleniom. Dziękuję bardzo i gratuluję. Organizatorem dzisiejszej mszy graduacyjnej jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce. Uprzejmie proszę o zabranie prezesa tejże właśnie organizacji słów kilka do naszych absolwentów. Pani Ewa Koch, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce. Zapraszam. Kochani maturzyści, dostojni goście, drodzy rodzice, szanowni księża i siostry, nauczyciele i wychowawcy, dyrektorzy polskich szkół, prezesi zarządów.
W imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, organizatora dzisiejszej uroczystości, witam wszystkich w Bazylice Świętego Jacka, a gospodarzom dziękuję za jak zawsze gościnne przyjęcie. Dzisiejsza msza graduacyjna ma wymiar szczególny. Koncelebrowana jest bowiem w 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz 50. rocznicę aktu zawierzenia narodu polskiego Matce Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze przez sługę Bożego księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego. Właśnie przy tej bazylice istnieje Szkoła Polska imienia Jana, właśnie księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rok 2016 jest rokiem Bożego Miłosierdzia. Niech najlepszy z ojców otoczy swoją ojcowską opieką tegorocznych absolwentów, ich rodziców, nauczycieli, katechetów i duszpasterzy. Niech otoczy wsparciem w niesieniu duszpasterskiej posługi misjonarza miłosierdzia, kapelana Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, ojca Jerzego Karpińskiego, który przewodniczył dzisiejszej mszy świętej. Niech chrześcijańska tradycja świętowania lat jubileuszowych poprzez przejście przez święte drzwi bazyliki zachęca wszystkich do jej odwiedzania i pozwoli na odzyskanie odpustu, który stanowi symboliczny akt uczestnictwa w Roku Bożego Miłosierdzia. Dzisiejszy dzień, moi kochani, to wielkie święto nas wszystkich. Kolejny rocznik polskiej młodzieży wzrastającej poza granicami starej ojczyzny opuszcza mury polonijnych szkół. To wy, maturzyści rocznika 2016, jesteście bohaterami dzisiejszego dnia. Jesteście naszą dumą i naszą nadzieją, naszą wielką dziejową szansą. Wychowani na amerykańskiej ziemi, w kraju demokracji i tolerancji, dzięki waszym rodzinom i naszym polskim szkołom nosicie w swoich sercach świadomość narodowej tożsamości. Otrzymaliście dar wspaniały, znajomość kultury i języka dwóch narodów. I to one dają wam wielką szansę na sukces w dorosłym życiu. Od was zależy, co z tym cudownym podarunkiem otrzymanym od losu zrobicie. Dziś nadszedł dzień, który kończy waszą przygodę z polską szkołą. My, wasi nauczyciele i wychowawcy, jesteśmy z was bardzo dumni. Sukces was jest tym większy, że odciągacie go z daleka od Polski. Wierzymy, że wiadomości i umiejętności nabyte przez was w polskiej szkole przydadzą się w waszym dorosłym życiu. A system wartości, który staraliśmy się wam wpoić, wyznaczać będzie drogi postępowania i pomagać w dokonywaniu często bardzo trudnych wyborów, jakie stawia dorosłe życie. Wierzymy, że każdy dzień tego dorosłego życia będzie was przekonywał, jak wiele trudnych do wyważenia drzwi otwarła przed wami polska szkoła. Życzymy wam wielu sukcesów, wspaniałych karier zawodowych i szczęścia w życiu rodzinnym. Zachowajcie w waszych sercach pamięć o polskich szkołach, o doświadczeniach i przyjaźniach z tego okresu. Gratulujemy wam. Gratulujemy waszym rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, waszym duszpasterzom i szkołom, dzięki którym poznawaliście systematycznie język polski. Życzymy wam oczywiście teraz bezpiecznych i wspaniałych wakacji, bo naprawdę na nie zasłużyliście.